Zapraszam na scenę Katarzynę Lubońską. Pokonała wtedy niejednogłośną decyzją sędziów Izabelę Badurek, a to pojedynek, który wzbudzał sporo emocji przed, sporo emocji po. Gdzieś tam wiele głosów odnośnie ewentualnego drugiego pojedynku. Wiemy, że Iza zawalczy podczas gali FEN 28 w Lublinie, a te kariery na razie swoimi torami się toczą. Zobaczymy, co będzie w przyszłości. Miałeś okazję obejrzeć walkę tutaj Kasi w Ostródzie, czy patrzyłeś wtedy już na swój pojedynek i nie zerkałeś tak tam? Z tego co pamiętam, to w szatni się rozgrywałem. Ale nie w tej samej szatni. Ja nie wiem, dokładnie nie w tej samej szatni. Więc naprawdę jestem spokojny o to, że sprowadzi walkę do parteru. No i tam proszę, trójkąciki na parteru. Takie trójkąciki nogami to wasz kolega klubowy chyba niejednokrotnie gdzieś tam wiązał przeciwnika. Było coś takiego, prawda? No, mamy specjalistę Tomka Narkuna, mistrza KSW, więc jest to do zrobienia. Kilka grozie rzutów, my tak naprawdę zrobiliśmy krok w bok, bo patrzymy na to wszystko i to nie wygląda za wysoko. Jej partner jest za ciężki, jak widać, wszystko się przesuwa. Wszystko się przesunęło. No prawie tu spadliśmy. No. A tak naprawdę kobiece MMA rządzi się swoimi prawami, my zawsze odpisujemy na wiadomości kibiców na 5 wiadomości na temat tego, kiedy zawalczy jakaś pani, a gdzieś tam jedna zmianka na temat któregoś z panów, także to tylko pokazuje, że nasze dwie kobiety w UFC, Kasia, Karolina i Asia, zrobiły wszystko, żeby te kobiety w Polsce też mogły fajnie rywalizować, fajnie pokazywać się i wzbudzać zainteresowanie, bo jeszcze nie jesteś w ustępie, spory problem. Tak jak mówisz, dokładnie, tak jest. Prosimy troszeczkę głośniej muzyczkę. A teraz przepalimy jeszcze tutaj czterema minutkami, podejrzewam, kilku sekwencji w stójce. To jest to wszystko, co można ładnie ubrać w obrazek, na zdjęciu fajnie przedstawić, także troszeczkę muzyczki, aby dodać. Katarzyna trenuje w Czerwonym Smoku. Czerwony Smok to teraz w Poznaniu jeden z lepszych klubów. Wspaniałych swoich partnerów na Mateusze, a potem Borys, na Polskim Raju, więc naprawdę super warunki. Ma kto dociążać, krótko mówiąc, na niego. Dokładnie, jest sporo zawodniczych zwykłych tam, no i wymijających się dużo, więc naprawdę ma z kim robić. No i jej partner życiowy też nosi na pewno tego wszystkiego, to się zawodnikiem ma z niezłymi osiągnięciami. Kasia Lubońska oczywiście będzie pokrętą karty głównej gali FEN 27, w tej rozpisce jej pojedynek będzie czwarte od góry, także każdy, kto delikatnie spóźni się na galę FEN 27, będzie mógł zasiąść i obejrzeć ten pojedynek. Zobaczymy, czy przed czasem, czy na dystansie 3 rund, na pewno zawodniczka z Francji Eva Dour, to jest kobieta, która też potrafi się bić, dużo poddań, dużo widowiskowych akcji i wykonania, także tutaj będzie pojedynek, którym na pewno Kasia jest faworytem, ale też się wszystko może wydarzyć tak naprawdę. MMA to jest tylko MMA, nie ma tak naprawdę przekonanej osoby już na starcie. Wychodzą dwie osoby, dzień zbornie, co zjadłeś rano, jak się wyspałeś, jak chcesz wejście do tarki, jak się stresowałeś, tak naprawdę to jest niesamowity sport. Dziękujemy bardzo Kasi Lubońskiej, to było 4 minutki, a 6-7. Poprosimy troszeczkę muzyczkę ciszej. Zaraz Kasi zostaną rozwiązane rękawice i poprosimy tutaj na słówko. To jest też fajna okazja, żeby złapać troszeczkę oddechu, bo wiem, że te 3-4 minuty potrafią troszeczkę przewalić. Poprosimy tutaj do środka. Pan redaktor Jewtuszko, jakieś pytanie do Kasi może poprosimy. Chciałbym się zapytać, z kim sparowałaś? Sparowałam z dziewczyną, to dziwne. To dziwne, to dziwne, to dziwne. Powiedz Kasiu, jak to jest? Dzieckiem.
z Eweliną właśnie, którego klubu się wybrał. Ewelina wybija się teraz na dwa zbierze. Czyli nie było na treningach lekko, nie było stawiania, nie było taryfy ulgowej, jak to czasami faceci troszeczkę delikatniej traktują kobiety. Jakoś lekka ta falkowa musi być zawsze, no. Ale jeżeli z kobietą, to już jest troszeczkę inna kolejka. Powiedziałeś podczas naszego spotkania w Warszawie, kiedy nakręcaliśmy materiały promocyjne przed galą, że cieszysz się, że jest w Polsce miejsce, które gdzieś tam buduje dywizję kobiet, które stawia na kobiety. Po raz drugi w ciągu tak naprawdę 6 miesięcy zawalczysz na gali men. To było fajnie, że troszeczkę bliżej od domu gdzieś tam to wszystko jest powtarzalne, że to nie jest epizod, a raz za razem te pojedynki nie mają miejsca. Tak, ja jestem troszkę nawet związana ze Szczecinem. Nie mam też za daleko, mam tutaj dalszą rodzinę, także często bywam. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj zawalczyć. Jak to jest w ogóle, że ten Szczecin jest tak daleko na mapie Polski, a tu każdy ma blisko? Co przychodzi ktoś, to mówi, że kibiców będzie na stadionie, na hali. Ilu kibiców będzie? Będą kibice, którzy przyjadą tutaj z transparentami Kasia Lubońska, Kasia i w ogóle? No będzie bardzo dużo o tym kibiców. Przyjeżdżają znajomi, rodzina z Piły, z Poznania, także będzie sporo. Powiedz jeszcze na sam koniec do Maćka, bo zastanawiał się nad przygotowaniami do tego pojedynku, nad planem, na to, jak to mogłoby wyglądać po tym, jak klatka się zamknie i będzie pęk w pierwszej rundzie. To będzie od razu atak, to będzie wyważone podejście do tematu, bo zawodniczka z Francji zawsze wiąże się z tym, że obcokrajowcy są mniej czytelni teraz, mniej znani. Wydaje mi się, że nie ma tutaj mojej przeciwniczki, chyba nie uważasz, że zdradzę ci mój pech. No weź coś powiedz, no, proszę, chociaż no. Tajemnicza kobieta, o to chodzi. Dziękuję bardzo, Kasiu. Widzimy się w piątek. Życzymy powodzenia.